W najbliższy piątek na placu Marii Konopnickiej odbędzie się uroczyste włączenie świątecznej iluminacji w naszym mieście. Spotkanie mieszkańców zaplanowano na godzinę 17 i zaprasza na nie prezydent miasta Czesław Rankiewicz. Oczekiwanie na włączenie iluminacji umilą nam kolędy w wykonaniu młodych artystów Studia Piosenki Świetlik z Suwalskiego Ośrodka Kultury i Mikołajkowego Bendu oraz świąteczne animacje Studia Radość. Najmłodsi mogą liczyć na słodkie upominki. Ubiegłoroczne zmiany w świątecznym wystroju placów i ulic miejskich spodobały się Suwałczanom. Polarne misie, mnóstwo lampek i lampionów oraz ogromna, pełna blasku choinka i ogromne iluminowane bombki na placu Marii Konopnickiej zmieniły całkowicie oblicze miasta. Rok temu prezydent zapowiadał kolejne zmiany. Nie chciał ujawnić jakie. I najnowsza informacja na stronach ratusza, zapowiadająca jakąś niespodziankę, również niczego nie zdradza. Czym zostaniemy zaskoczeni? Zobaczymy w piątek.